Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94. A ja witam was u mnie w kolejnym odcinku na kanale. Lecz tym razem z gry World of Warships w serii podręcznik floty. Jak mówiłem, tak też się dzieje. Mówiłem w filmie informacyjnym, że będę robił podręczniki broni i tak dalej, i tak dalej, i podręczniki ogólnie z gier. I jak widzicie, słowa tego dotrzymuję, gdyż właśnie, jak widzicie, wszedł kolejny podręcznik. Tym razem, co prawda, floty, ale jednak podręcznik. Słuchajcie, czym w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować? Ano będziemy się zajmować niemieckim pancernikiem trzeciego poziomu o nazwie Kaiser. I teraz zapewne zapytacie się, co to takiego jest Kaiser? Ano, otóż Kaiser jest to pancernik niemiecki, a właściwie cesarstwa niemieckiego, gdzie łącznie wyprodukowano 5 sztuk w latach 1912-1913. I jeśli chodzi o takie dane najważniejsze, to za chwilę do nich przejdziemy. Tutaj pokazuję wam okręt, jak on wygląda bez żadnych ulepszeń i tak dalej. Tak więc możecie go pięknie podziwiać w całej jego okazałości. Tak on się prezentuje mniej więcej od góry. I teraz może na początek jakieś dane podstawowe, a mianowicie wyporność całkowita okrętu to jest 27 tysięcy ton, z kolei standardowa to 24 724 tony. Długość okrętu z kolei to jest 172,4 metry. Szerokość 29 metrów, zanurzenie 9 metrów. Napęd to 3 turbiny, w konsekwencji czego są 3 śruby. Prędkość wynosi 21 węzłów i jest to 39 km na godzinę. Zasięg takiego pancernika to jest 7900 mil morskich. To jest 14600 km przy prędkości 12 węzłów, czyli 22 km na godzinę. Załoga to 1084 osoby i jeśli chodzi o uzbrojenie, jest to 10 razy 305 mm, 14 razy 150 mm, 12 razy 88 mm oraz 5 wyrzutni torped kalibru 500 mm. Ale, to są dane takie, jakie znamy z rzeczywistości. Natomiast w samej grze jak to wygląda? Ano prezentuję, jak to się wygląda. A mianowicie mamy okręt wyposażony w dwa typy amunicji. Pierwszy z nich są to pociski odłamkowo burzące oraz pociski przeciwpancerne. Pociski odłamkowo burzące oraz przeciwpancerne mają taki sam czas przeładowania, który wynosi 27,3 sekundy. Z kolei, jeśli teraz uwaga, słuchać mnie uważnie, bo nie będę powtarzać. Jeśli chodzi o uszkodzenia pociskami odłamkowo burzącymi, wynoszą one maksymalnie 3400, natomiast szansa na podpalenie wynosi 22%. Z kolei zasięg skuteczny to jest 13,2 km. I podobnie jest z pociskami przeciwpancernymi, czyli
taki sam zasięg 13,2 km. Natomiast uszkodzenia maksymalne to jest 8300. Oczywiście mamy tutaj rezerwy odnośnie naprawy oraz odzyskania części wytrzymałości. I może też go jeszcze nie powiedziałem, zobaczmy sobie jego statystyki. Standardowo punkty wytrzymałości to jest 40260, pancerz od 13 do 350 mm, z kolei redukcję obrażeń od torped to 22%. Jak na pancernik, to jest mało. No dobra, ale przejdźmy do artylerii. Jeśli chodzi o artylerię główną, czy też działa baterii głównej, są to działa 305 mm L50 DRHLC 1909, umieszczone w 5 wieżach i w każdej wieży mamy po 2 działa. Jak widzicie doskonale zresztą, jak owe wieże i same działa wyglądają. No, ale idźmy dalej. Zasięg to jest 13,2 km, przeładowanie 27,3 sekundy, natomiast obrót to 180 stopni wynosi 44,4 sekundy. Co tak jest zdecydowanie lepiej, gdyż na początku mamy prawie minutę. Następnie mamy pociski, ale o pociskach to już mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o baterię dodatkową, mamy 88 mm L76, DOP LC32. Są to dwa podwójne działa 88 mm o zasięgu 4,5 km, z kolei ich czas przeładowania to 4 sekundy, które strzelają pociskami odłamkowo burzącymi o maksymalnych uszkodzeniach 1000 punktów i mają 4% szansę na pożar. Oraz są też działa kalibru 150 mm L45 MPL C06, których jest 14 i są one pojedyncze, również o zasięgu 4,5 km, z tą różnicą, że czas ich przeładowania to z 8,6 sekundy. Natomiast one z kolei strzelą pociskami przeciwpancernymi o maksymalnych uszkodzeniach 3700. Następnie przechodzimy do broni przeciwlotniczej, która tutaj jest na tym pancerniku akurat słabiutka początkowo, gdyż mamy działa 37 mm Flakzfeiling 30. Mamy trzy takie maszyny, czyli mamy 3x2 takie działa, których uszkodzenia na sekundę wynoszą 8 punktów, z kolei ich zasięg skuteczny to jest 3,5 km. Oraz działa przeciwlotnicze 88 mm L76 DOP LC32, które zadają 16 punktów uszkodzeń na sekundę, z kolei ich zasięg to jest 4 km. Jeśli zaś chodzi o manewrować, to prędkość maksymalna wynosi 23 węzły. Pełny obrót to jest 600 metrów, właściwie skręt. Z kolei promień takiego skrętu to jest 18,3 sekundy. I to niestety boli bardzo. Ale z czasem można to poprawić. No i jeśli oczywiście chodzi o wykrywanie, na morzu jest to 12,5 km, w powietrzu 10, gwarantowane 2 km i no po prostu odległość, z której możemy strzelać w dymie, wynosi 9,6 km. Lecz teraz zainstalujemy tutaj, wybrałem modyfikację, jest to bateria ulepszenie, modyfikacja druga baterii głównej, która przyspiesza prędkość. Ciężko to nazwać prędkością. Zwiększa szybkość obrotu dział baterii głównej o 15%. Z kolei
wydłuża czas przeładowania o 5%. I te 5% naprawdę mało czuć, natomiast uważam, że jest to jak najbardziej potrzebne. Oczywiście zamiast tego możemy wybrać tutaj także system celowniczy bądź modyfikację dla baterii dodatkowej. Ja wybrałem baterię główną. I teraz tak, jeśli chodzi o standardowe ulepszenia, które możemy mieć. Mamy ulepszony system celowania typu trzeciego, jest to modyfikacja druga. Możemy wybrać kadłub typu B lub silnik o mocy 37 tysięcy koni mechanicznych. Ja na początek polecam wybrać kadłub. Następnie polecam wybrać system celowniczy, ale może inaczej. To sobie odinstalujemy i teraz tak, co nam to daje? A mianowicie daje nam to, że zwiększamy punkty wytrzymałości o 6500, przez co mamy dwa dodatkowe stanowiska baterii dodatkowej oraz mamy o 21 dział przeciwlotniczych więcej. Tak więc uważam na początek jak najbardziej warto to wybrać. Jako drugie ulepszenie polecam ulepszony system celowania, gdyż zwiększa nam to zasięg baterii głównej o 1,3 km. To jest naprawdę sporo, w konsekwencji czego mamy zasięg ostateczny 14,3 km. I zwiększa celność o 10%. I ostatni warto wybrać silnik, moim zdaniem, który daje nam zwiększoną prędkość o 0,7 węzła. I w konsekwencji czego mamy, że punkty wytrzymałości to jest, zwiększają nam się do 46760. Jeśli chodzi o baterię główną, podkreślam, zasięg skuteczny wynosi 14,6 km, natomiast szanse na pożar w przypadku pocisków odłamkowo burzących nie mam już 22%, ale 23%. I dalej, jeśli chodzi o baterię dodatkową, no to mamy 4 podwójne baterie 88 mm. Oczywiście 4,5 km i największa zmiana jest w działach przeciwlotniczych, gdyż mamy 17 dział 20 mm flak 38, które zadają 51 punktów uszkodzeń i o zasięgu skutecznym 2 km. Mamy 5 dział 37 mm flak Zweiling 30 o zasięgu 3,5 km, ale zadają 13 punktów uszkodzeń na sekundę oraz 4 podwójne działa 88 mm L76 TOP LC32 o zasięgu 4 km i uszkodzenia 32 punktów uszkodzeń na sekundę. Ma nawrogość. To jest najważniejsze, gdyż prędkość maksymalna wzrasta do 23,7 węzła i maksymalny skręt już nie wynosi 18 sekund, ale 13 sekund. Z kolei jeśli chodzi o wykrywanie, jak było, tak jest. I tak oto prezentuje się teraz cały okręt po ulepszeniach. Jak zapewne możecie zobaczyć, głównie po wieżach, że one zdecydowanie wyglądają inaczej niż poprzednio. I w następnym filmie zaprezentuję Wam ten okręt w bitwie. Tak więc widzimy się za chwilę.